Patrzcie, jakiego mam gościa dzisiaj znowu. Otworzyłem minibusa i wskoczył. Wie, że pufa to jest jego miejsce. Witam serdecznie, jeden z tej strony. Kolejny dzień. Ja tutaj mam 31 marca. Wy już pewnie macie to, to jest 2 kwiecień u was. Ale tak, godzina 9 rano, 23 stopnie w busie. Webasto to już wyłączyłem o wiele wcześniej. Cieplutko na dworze, piękna pogoda. Pięknie ptaszki ćwierkają. Szkoda, że się nie da tego cholernego szyberdachu otworzyć. No trudno. No i zaczynamy dzień. Wykrywacz jest, łopata jest. Pinpointer digger jest. Tych nakolenników nie chcę do lasu, bo one strasznie grzeją. Fajne są te nakolenniki, bo można se klęknąć, ale one są, zobaczcie, z takiej gąbki i tak się noga grzeje. Muszę pomyśleć nad jakimiś takimi, które nie grzeją nogi, a rękawice wolę bez. Warunki pogodowe ekstra, 17 stopni. Jesteśmy w lesie, wyruszyliśmy już i patrzcie co to się dzieje się. Co to się stało się, szaperze? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to ci się stało? Stabilizator. Poszarżowało się. Jechaliśmy po dziurach i stabilizator powiedział nie. Nie będzie takiej jazdy. Nie będzie. Tylko takiej... dlaczego on wyskoczył? Nie ma takiej jazdy. To jest pan Sapesz. I dzisiaj inne miejsce aniżeli zawsze na Jurze. Coś tutaj gadałeś o jakimś telefonie czy coś takim, że tu wyszedł. Tak, czy tu jest miejsce, gdzie się przesuwały wojska i zobaczymy, co znajdziemy. I też uciekały. Tak. Czyli dalej 74 pułk. A co? Nie, tu ogólnie tu już. Nie? Tutaj ogólnie już 7 dywizja, czyli 25 też pułk piechoty, 27 pułk piechoty. Czyli kilka pułków. Zobaczymy, co znajdziemy. Dobra. Myk! Detektorki. Dobra, Jura krakowsko-częstochowska. Kulka, szrapnel. Kolejny przedmiot. Zasypujemy dziurkę, takie żelazo. Taki przedmiot. Saper coś tam gada, że pierwszy etap poszukiwań, coś tam. Mamy taką rureczkę. Co to kamień? Kamień. To jest ten kamień? Co to jest? Ale zobacz, czy to w ogóle jest ten sygnał. No masz pinpointera. No ciekawe. A, dobra, zapalnik porozwalany. Widzisz? A ja mam śrubę. Chrapnelówka. Kulka. Kolejna. A koło kulki sygnał 64, który nie będzie już kulką. I możemy liczyć na orzełka. Byłem w tych rejonach. Bo w tych rejonach wychodziły orzełki. Mamy coś. Pierścionek mały, ale jazda. Już mam zrobiony dzień. Malutki pierścionek, cholerka. Taki mały pierścioneczek z zielonym kamyczkiem. No jakaś curusia od tatusia może dostała i zgubiła w lesie. Pewnie płakała. Ciekawe jak dawno temu. Szczelimy to, bo ja uwielbiam pierścionki. Pierścionek znaleźć w lesie to jest coś super zawsze. Tam był ten szrapnel i pierścionek, a tu mam fajny sygnał. Głęboka taka setka, 120. Muszę wyrobić dziurę i potem na płasko kopać. Zobaczymy, co to jest. Włączę się, jak wykopię. Jest już bardzo blisko ten sygnał. Łuska! Łuska. Bez żadnych punc. Tutaj nie ma nic napisane. Ups, jakiś dziwny przedmiot. Co to mamy? Jakieś haczysko. Śrubkę z hakiem. Kolejny przedmiot. To mi wygląda na jakieś, wiecie, takie... I u góry się młotkiem uderzało. Jak to się nazywało? Jakieś takie dłutko? A może to jest coś w ciul starego? Nie wiem, ale strzelę to. To jest ciekawe. Zobaczcie, tu jest takie ostrze. Kolorowy sygnał ładny. I przewodność za wysoka na kulkę do szrapnela, więc nagrywamy.
Jest monetka! Jest monetka i mamy kopiejkę. Słuchajcie, kopiejka. No to grubo. Cieszę się z monety. Super, że się udało znaleźć monetę w takim terenie. Duży sygnał koło pieńka. Znając życie, łuseczka. Piękna łuseczka. PK? F315 S z gwiazdką 337. Skarby Odyna. Łuska Mosin, pierwsza wojna. Strzeliłem ci to. Ciężko powiedzieć, co to jest. Ciężko, nie? Ale coś to było. 37 rok, tak. Druga wojna. Zapewne we wrześniu użyte. Kulka, pieniądz i pierścionek. Kulka, pieniądz i pierścionek. Wszystkie dotychczasowe przedmioty praktycznie kopnąłem koło takiej, nie wiem, to pryzma jakaś była, czy coś takiego. Jakieś rozwalone skały tam za mną dość wysoko. A teraz tutaj przede mną, czyli w tą stronę Rutus spadł, jest taki wąwóz i w środku tego wąwozu idzie droga i idę tam poszukać. Może jakieś monety powpadają, może jakiś dróg międzywojnie, może jakieś tam rajsfenole, może polskie jakieś. Mocny, płytki sygnał. Kapsmenel. Mamy zawody z saperem. Kto znajdzie na tej drodze pierwszą monetę? A ja mam sygnał 109 i mam nadzieję, że to nie będzie kolejny menel ring. Zawody zawodami, ale jaka jest wygrana? Wygrana jest taka, kto stawia Jurasburgera oczywiście. Ale ten wygrany czy przegrany? Ten kto wygra. Ten wymaga. No słyszę. No przygotuj. Ja mam, jest, wygrałem. Co masz? Złotówkę. Ale czekaj, ale ja się nie skończyłem. No chyba, że będziesz miał 2 złote. Kurka, 1, 2, 3. 49, fajny rocznik. Kamul, nie, blaszka. I kto stawia Jurasburgera? Nieprawda, ty, bo nie, ja znalazłem. Nieprawda, no to dobra, no to od teraz, okej, okay, niech ci będzie. Kto znajdzie monetę, temu będzie stawiany Juras. Wszystko wychodzi na to, że wygrałem. To nie moneta, to coś innego. Też kawałek tego zapalnika. Szybko. Tu mam jakiś sygnał fajny. Jest coś, ale to nie moneta. Kapsel. No widzę ten wykrywacz, co z nim jest nie tak. Widzisz tu ziemię? No widzę tu ziemię. A w tej ziemi? Ty, ale to się nie liczy, wiesz czemu? Bo to miało być na drodze? Dokładnie. Zapamiętałeś. Nie no, wygrałeś, dobra. Dobra, stawiam, no, niech ci będzie. Warte Jurasburgera. Tak jest, 10 groszy warte Jurasburgera. To strzel sobie i zapamiętaj. Jest sygnał. Znając życie, będzie kapsel. Ale może akurat dzisiaj coś więcej jak kapsel. Już po tym jeżdżę. O, kolcok. Ale jakiś taki dziwny kolcok. Śrubeczka w środku lasu. Posłuchajcie tego lasu chwilę. A tutaj jest pilnik. Lubię to znajdować, bo to mi się kojarzy z włócznią. Zastanawiałem się, czemu jeszcze tego nigdy nie trafiłem. Bardzo często widzę na grupie zapytania o to, co to jest. I kurde, powiem wam, że nie zapamiętałem, bo zawsze mi się to kojarzyło, kto grał w Fallouta ze steampakiem. Nie wiem czemu. Ale to jest coś związanego na pewno z leśnictwem i przyjdzie saper, to powie. Ale zanim przyjdzie, to jeszcze sobie poszczupię na tej drodze. Tu mam sygnał. A może akurat jakaś moneta. Weźmy to tak, zróbmy. Szlugi. Saper ma fajnie, bo ma pozwolenie na drogi. Ciekawe, co powie, jak mnie zauważy. Bo ja leżę w trawie. Nawet nie zareagował, no. Mrówki już chodzą. Mrówki się obudziły. Co to? Muszę sobie to podpiąć do urządzenia i chyba trawę się, jak dobrze kojarzę. Trawa się tym tnie? No to chyba z noża, albo z czegoś tego, z urządzenia.
Aha. Tak? Nie wiem, kurde, bo wiem, że na Odyńcach kilka razy już to udostępniali. A nie, czekaj, nie, to jest z tego chyba, no, szpic. Z jakich łychy. Albo, nie wiem, może tu te ostrze chodziło, nie wiem, może jakiś widz dokładnie powie, no jakieś urządzenie leśne. No ja na Odyńcach sprawdzę wieczorem to, może wam powiem. Po kopaniu, zadowolony? Coś znalazł jeszcze tam. Monetę. Jaką? Jaką? Ale tą 10 groszówkę tylko? Nie, poniatowskiego, ale wycieruch straszny. O, ale poniatowski to zawsze coś fajnego, jakiś starszy. No 1768, no. Coś takiego. Jaki czysty. No i offroadzik na Jurasa. Jesteśmy nad zalewem. Idziemy zobaczyć, czy woda jest mokra. Jaka jest temperatura tej wody. No i widzicie, że można już śmiało w takie upały, bo dzisiaj to jest upał, wchodzić i śmigać. Przylazłem, otworzyłem, to już świadczy o tym, że jest lato, 38,2. Ale tu jest zaduch, Jezus Mario. Zaskoczę sapera. To co, trening? Trening. Jezi kociamberek, też będziesz ćwiczył? Łapanie, kurde, mrówków? Mrówki już wszędzie wylazły, wiesz? Będziesz miał dodatkowe źródło białka. Po treningu, po kąpieli. Juras. Dobra, pojedzone, poćwiczone i robię sobie teraz porządki. Dostałem od sapera plecak i jest idealny na mojego magnesa i na linę. Idealnie, żeby to wyciągnąć, po prostu nie walić się z tym. I muszę sobie z tym zrobić porządek, bo muszę. Wojna! Kaj, żeś tam wskoczył? Sam żeś tam wskoczył? Miau! Jestem już w aucie. Miałem 11,9 V. To jest pierwszy raz, kiedy ja w ogóle auta nie uruchomiłem, bo cały dzień byłem w lesie, potem byłem z saperem i teraz dopiero idę spać. 13 stopni w aucie, więc troszeczkę za zimno. No i włączamy Webasto. Nie chcę tam ciumka na 1-2 chociaż. Zaraz kota zawołam. Może podejdzie. Kłod nie przyszedł, bo się przestraszył silnika, bo włączyłem silnik. No i tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Jutro chyba będą poszukiwania w wodzie, bo ma być 23 stopnie. Także tyle z mojej strony. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.